Co to się porobiło, proszę, proszę pana, co to się porobiło? Tak zdrożał ten gaz, elektryczność, węgiel, no co ludzie mają robić, no? Kąpią się tutaj, no co mają robić? Zima, nie zima, lud, nie lud, no trzeba jakoś o higienę dbać i o czystość. Ale woda brudna, niech pan patrzy, jaka woda brudna. Nie, tam jaka brudna ta woda. No czarna. Tutaj? No niech pan popatrzy. Tak się wydaje tylko, dlatego że jest zimna po prostu. A, to jest zimna tak zbrudniała. A tu jest woda czysta, bo jest torf pod spodem, który bierze całą tą nie, no torfu nie ma, no przecież pan burmistrz Kopeć odmulał. No, odmulał, ale wszystkiego nie odmulił. Aha. I tu zawsze będzie woda czysta i zawsze była woda czysta. No szkoda tych ludzi, szkoda. Czego? No szkoda, no widzi pan co się dzieje. No, przecież zimno jak nie wiem, a człowiek wszedł do wody, no i takie ceny tych nośników ciepła. Co mają ludzie robić, no? Tak, ale nie ma się co dziwić. O, tutaj niektórzy się już nawet uzbrajają. Tak, dobrowolnie są tak ludzie chodzić do zimnej wody. Czyli sami chcieli takich cen? Słucham? Sami takich cen chcieli, mówi pan? Co? Sami takich cen chcieli, wysokich? Tak. Och, och, och.